Szósta rano. Leżę w łóżku, śpię. Odpoczywam po tygodniu ciężkiej pracy i sobotniej imprezie. Nagle ze snu wyrywa mnie dźwięk. Znacie to? Znacie to? To kosiarze, spaliniarze. Będą tutaj z nami od wiosny do jesieni. Co kilka tygodni pojawią się, aby skosić trawę. W samej tylko Polsce kosimy 750 tysięcy hektarów trawników. To jest powierzchnia Warszawy. Razy 12. Trawniki wymagają ciągłej i stałej opieki. I nie dają nic w zamian przyrodzie. Nie produkują nektaru, nie dają schronienia dla zapylaczy. Trawniki wyglądają dobrze tylko wczesną wiosną i jesienią. Później zamieniają się w poletka, w stepy pełne suchej, krótkiej trawy. Na ten absurd wydajemy 2 miliardy złotych rocznie. W silnikach wykaszarek i kosiarek spalinowych spalamy 37 milionów litrów paliwa w samej tylko Polsce w jednym roku. Na tej ilości samochód osobowy mógłby objechać całą ziemię po równiku 11 tysięcy razy. A jeżeli jesteśmy już przy samochodach, to w Warszawie, w naszej wspaniałej stolicy, ponad 50% zanieczyszczenia powietrza pochodzi z transportu, z samochodów. I to nie są tylko spaliny z rur wydechowych, ale także pył ze ścieranych opon i klocków hamulcowych. To ponad 1/3 syfu, który wdychamy z dróg. Nadmierne koszenie to problem numer 1. Spaliny i pył pochodzący z dróg to problem numer 2. Wkurza mnie ta sytuacja. Dlatego postanowiłem działać. Wspólnie z uniwersytetami, naukowcami i instytutami stworzyliśmy innowacyjny, prosty i tani w implementacji filtr, który potrafi wyłapywać pyły pochodzące z dróg. Jest on niezwykle skuteczny. Poziomy absorpcji przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Ponad 7-krotnie wyższe od stosowanych dotąd rozwiązań. Jest on połączeniem nanotechnologii, technologii satelitarnych, mikrobiologii, hydrologii. Jest połączeniem miliardów lat ewolucji życia na Ziemi i tysięcy lat ludzkiej myśli technicznej. Dzisiaj są Mikołajki, więc przyniosłem go ze sobą. Proszę Państwa, oto nasz filtr. Oto łąka. Ale nie taka zwykła. Nie taka zwykła łąka, bo łąka antysmogowa. Łąki kwietne to specjalnie dobrane mieszanki roślin kolorowo kwitnących. Wystarczy je skosić 2 razy w roku, nie kilkanaście tak jak trawniki. A produkują tony pożywnego nektaru dla zapylaczy. Nasza mieszanka, dobraliśmy do niej rośliny, które mają lepkie i szorstkie liście. Działały jak lep na pył pochodzący z dróg. A to wszystko za cenę mniejszą niż utrzymanie i wykonanie trawnika. Nasze łąki zostały dobrane tak, aby na 1 hektar, na 10 tysięcy metrów kwadratowych, wyłapały 50 kg pyłu. A ile to jest 50 kg? 50 kg to jest 20 worków, takich jak mam tutaj z węglem drzewnym. Czy chcielibyście, aby ten pył trafił do waszych płuc albo płuc waszych dzieci? Jeżeli nie, zamieniajcie trawniki w łąki. Nasze badania zainteresowały naukowców z całego świata. Nikt nigdy wcześniej nie zwrócił uwagi na te niepozorne, niskie rośliny, kwiaty polne. Nikt nigdy wcześniej nie zwrócił uwagi na ich rolę w oczyszczaniu powietrza, jak mogą działać. Nasza mieszanka na 1 m² wyłapuje tyle pyłu, co dostojne 5-letnie drzewo. Jest w nich moc. I właśnie ja lubię myśleć o naszych mieszankach, naszych roślinach jako o superbohaterach. Jako drużynie Avengers. Każdy ma jakąś moc, każdy ma specjalne umiejętności, ale tylko razem mogą walczyć z tym arcym złym. I dlatego w naszej mieszance znalazły się między innymi dziewanna wielkokwiatowa. Wysoka, dostojna, ale do tego ma szorstkie i lepkie liście, pełne wosku. Idealnie wyłapuje pył. Pomaga jej
Żmijowiec. Trochę niepozorny, mniejszy od dziwanny, ale jest bardzo odporny na suszę. Wspomaga innych, kiedy w okolicy brak wody. No i ostatnia z tej trójki, wielkiej trójki, ale moja ulubiona. Dzika marchew. Jest bardzo miododajna, idealna dla zapylaczy, a do tego została wybrana jedną z 11 roślin, które pomogą ludzkości przetrwać apokalipsę. Ale apokalipsa nie nadejdzie, jeżeli będziemy działać razem, jeżeli będziemy zamieniać trawniki w łąki. No i właśnie pewnie, tak jak powiedziałem, każda z nich ma moc, każda z nich ma specjalne umiejętności, każda z nich może pokonać tego jednego złego, każda z nich jest w stanie działać na swoim poletku, ale tylko razem, gdy się zjednoczą, są w stanie pokonać arcyzłego. Naszym arcyzłoczyńcą był smog. Do mieszanki dodaliśmy jeszcze szczepionkę mikrobiologiczną, bakterie i grzyby, które pomagają naszym bohaterom działać. No i skoro jesteśmy przy pomocy, to teraz może zastanawiacie się, jak was to dotyczy. Możecie zrobić 3 proste rzeczy, aby pomóc zmieniać nasz świat. Po pierwsze, w torbach z prezentami, tych czarnych, znajduje się taka niepozorna fiolka. W tej niepozornej fiolce są setki nasion. Wysiejcie je zgodnie z instrukcją i cieszcie się własną łąką. Po drugie, podpiszcie petycję. Podpiszcie petycję do organizacji, instytucji, firm, które mają trawniki. Niech zmieniają trawniki w łąki, wszędzie, gdzie się da. Czasami wystarczy zmienić jedno zdanie w projekcie jakiejś drogi, inwestycji, żeby zamiast trawników pojawiły się na nich łąki, na tych terenach zielonych. I po trzecie, pochwalcie się. Pochwalcie się tym, co usłyszeliście tutaj. Pochwalcie się przy herbacie, przy kawie, przy wigilijnym stole. Pochwalcie się w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych pochwalcie się z hashtagiem łąka. I teraz, co teraz? Teraz wszystko jest w waszych rękach. Do zobaczenia. Do zobaczenia na łące.